16 sierpnia i bardzo ważny moment w historii Kodnia. Dzisiaj spotkaliśmy się u zbiegu dróg Polnej, Bialskiej, aby dla ronda w Kodniu nadać imię Zofii Kossak, tak bardzo zasłużonej dla Kodnia pisarki, która rozsławiła Kodeń na całą Polskę, dzięki której poznaliśmy wspaniałą historię błogosławionej winy. Gminy Kodeń uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Nadaje się rondu zlokalizowanemu w ciągu drogi powiatowej 1056L ulica Bialska oraz drogi gminnej nr 1610W ulica Polna położonego w miejscowości Kodeń nazwę rondo Zofii Kossak. Położenie ronda określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy Kodeń. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przewodniczący Rady Gminy Barbara Radecka. Dziękuję. Zofia Kossak to jedna z najwybitniejszych pisarek XX wieku. Publicystka, współzałożycielka społeczno-katolickiej organizacji Front Odrodzenia Polski oraz Rady Pomocy Żydom Żegota. Odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata oraz tablicą pamiątkową w Jerozolimie. Jej zasługi dla Kodnia wiążą się z książką wydaną w 1924 roku Beatum Scelus, znaną również jako Błogosławiona Wina, wydaną w 1953 roku. Powieść przedstawia historię księcia Mikołaja Sapiehy, wojewody litewskiego i właściciela Kodnia oraz sprowadzenia do Kodnia obrazu Matki Bożej Kodeńskiej. Przebywający w Rzymie w 1631 roku ciężko chory doznaje cudownego uzdrowienia przed obrazem Matki Bożej Gregoriańskiej. Jego prośba o podarowanie obrazu spotyka się z odmową papieża Urbana VIII. Książę z iście kmicicową fantazją porywa obraz i wywozi do Polski, aby w rodzinnym Kodniu oddawać mu cześć i dziękować Matce Bożej za odzyskane zdrowie. Za ten czyn zostaje wyklęty przez papieża. Zofia Kossak z właściwie sobie przenikliwością opisuje przemianę duchową bohatera z magnata gwałtownika w pokutnika pielgrzyma i pokazuje, w jaki sposób zbrodnia świętokradztwa może stać się błogosławioną winą. Droga wywołuje w myśli człowieka wiele skojarzeń. Ludzie starożytni byli wędrowcami, przemierzającymi duże odległości w poszukiwaniu miejsca osiedlenia. Na pustyni rozbijali swój namiot i nocą wpatrywali się w gwiazdy, by wskazywały im drogę. Droga, ścieżka, szlak górski zawsze odgrywały ważną rolę w ich życiu, prowadząc do upragnionego celu. Społeczności, która żyje w tym miejscu, niech Bóg błogosławi w budowaniu wspólnoty ludzkiej i gminnej. Szczęść Boże. Zofia Kossak jest osobą o niezwykłej biografii. Osobą niezwykle zasłużoną dla polskiego narodu i osobą niezwykle zasłużoną dla budowania dróg pojednania między ludźmi. Nie byłoby tych, drodzy Państwo, inwestycji, gdyby nie środki zewnętrzne. Także chciałem tu podziękować administracji rządowej, administracji Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, bo na przykładzie tej drogi inwestycja kosztowała 7 200 000 zł, z czego 3 otrzymaliśmy dofinansowanie. My wiemy doskonale i takie są założenia tej kadencji, żeby wszyscy mieszkańcy mogli się dostać do domu po utwardzonych drogach. Nie wiem, czy nam się tu uda zrealizować, ale idziemy, drodzy Państwo, w tym kierunku. Także wszystkim przybyłym na dzisiejsze święto bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję obecnej administracji, radnym Rady Gminy Kodeń, no i wszystkim, którzy przysłużyli się do tej i do pozostałych inwestycji. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste i życie. Czcij Polskę, ojczyznę Twoją jak matkę rodzoną. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu.
do ostatniej kropli krwi w żyłach twoich. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem.